Hejka wszystkim, z tej strony Mariusz z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zapraszam was na wrażenia z prototypu gry karcianej Misie oraz na wywiad z samym twórcą. Zaczynamy! Na początku zapraszam was na wywiad z twórcą w celu lepszego zapoznania się z projektem. Cześć, jestem Mikołaj Smolina, jestem twórcą planszówki Misie. Na początku chciałbym ci podziękować, że zgodziłeś się na ten wywiad, na prezentację twojej gry planszowej. Na początku pierwsze pytanie, czym w ogóle jest gra planszowa Misie? Misie jest to gra, która jest to głównie karcianka, która jest tak naprawdę taką grą dla rodziny, dla przyjaciół. Jest to tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, taki idealny sposób na spędzenie wieczoru, ponieważ ta gra jest dość prosta. Ale w swoich kartach te misie są na tyle skomplikowane, że każda gra jest inna. Skąd się wziął pomysł na misie? No tutaj misie akurat się wzięły troszeczkę z tego, że z moimi najbliższymi przyjaciółmi oglądaliśmy taki serial, który właśnie był o niedźwiadkach, w polskiej wersji nazywał się Między nami misiami. No i bardzo go jakoś lubiliśmy i też ja mam na nie Michał i też oni mówią na mnie Misiek, więc jakoś tak te misie przyszły bardzo naturalnie. Okej, okay, a powiedz mi, jakie są główne mechaniki gry? Mechaniki gry to tak naprawdę no, główne są karty, które stakujemy w swoich w siedliskach. I jeśli stakujemy 2 i 3, to mamy jakieś specjalne efekty, które po prostu działają na przeciwnika. W tej grze jest bardzo dużo mechanik, które współgrają z przeciwnikiem, zwłaszcza negatywnych. Ja to lubię nazwać, że to są te takie małe szpileczki, które wbijamy w przeciwnika. To jest jedna z głównych mechanik. Są jeszcze dwie mechaniki dotyczące zapasów. Zapasy są to tokeny, które tak naprawdę są no też bardzo ważne w grze. Są związane z, tak jakby z celem gry, czyli przygotować się jak najlepiej do zimy, zbierać te zapasy. I pierwszą z mechanik jest samo zbieranie zapasów, gdzie po prostu musimy zagrywać misie w odpowiednim momencie na odpowiednich siedliskach. A druga forma jest to też wykorzystywanie zapasów. Nie dość, że to daje nam punkty, to jeszcze pozwala nam wykorzystywać na tak zwane akcje latkowe, które dają nam przewagę tak naprawdę w dowolnym momencie gry. Tylko musimy mieć ten zapas. Powiedziałeś wcześniej, że gra będzie dobra dla całej rodziny, czyli skomplikowana nie jest? Jest według mnie bardzo prosta. Dla graczy tak naprawdę 2-3 tury i oni wiedzą wszystko. Wiadomo, dla graczy, którzy totalnie nic nie grają, no to wiadomo, to muszą przejść tą jedną partię, ale tak naprawdę gra jest na tyle prosta, według mnie, że no nawet 10-latek sobie poradził tak naprawdę. I wydaje mi się, tak jak jest ta strona Board Games Geek bodajże, tam jest skala od 1 do 5, to ja myślę, że spokojnie tam koło 1, tak koło 1,5, gdzie 1 to jest bardzo prosta. Myślę, że spokojnie by się w tych granicach zakręciło. A przy tworzeniu gry wykorzystałeś jakąś swoją wiedzę o niedźwiedziach? Czy szczerze, tylko taką ogólną. Tak naprawdę misie są, tak jakby to jakie są te misie, aż tak bardzo nie wpływa na grę. Bardziej to jest tylko po to, aby te niedźwiadki były różnorodne, że na przykład jeśli ja mam swoją planszę, jest plansza gracza, to żeby te misie były różne. Tak jak widzę, o dobra, to mam powiedzmy na przykład pandę na żółtym tle, a ten ma na przykład grizzly na czerwonym, czyli widzę, że on ma jakieś inne karty. Głównie chodziło tak naprawdę o łatwiejsze rozróżnienie kart. Jeśli gra zostanie wydana, co oczywiście życzę ci, to jaki masz pomysł na dalszy jej rozwój? Tak naprawdę mam w planach, tylko tak naprawdę to zależy tak naprawdę od wydawcy, czy gra się na tyle przyjmie, że będą potrzebne albo będą chętni na dodatki. Niezależnie tak naprawdę od tego, można powiedzieć, że zacząłem kolejną grę, która tak jakby lorem jest zbliżona do tej, jest tak naprawdę jej kontynuacją. Ale na ten moment no, rozmawiam z wydawcami i ta decyzja, co się dalej wydarzy z grą, jest według mnie bardziej zależna od wydawców niż ode mnie. Jestem osobą, która no, tak naprawdę dopasuje się, ponieważ ja tak naprawdę poznaję dopiero rynek, więc oczywiście będę słuchał osób bardziej doświadczonych. A możesz nam coś powiedzieć na temat właśnie tej drugiej gry? Czy chcesz to zachować w tajemnicy? Chciałbym zachować w tajemnicy, ponieważ ta wersja jest bardzo, bardzo wczesna i wiele rzeczy tak naprawdę się zmienia. Jedyne takie główne założenia to jest to, że gra musi być przede wszystkim większa. Też bazuje na miśkach, chociaż tak naprawdę tego nie wykluczam w jakim to, że to pójdzie, bo tak naprawdę myślę, że jeśli ją ujawnię, to najwcześniej to może za pół roku.
tak naprawdę nie ma co o niej opowiadać na ten moment. Ale prace trwają. Dzięki wielkie. Dzięki. Muszę przyznać, że Michał idealnie trafił w czas, gdyż jestem aktualnie na etapie szukania prostej gry karcianej, którą mógłbym oferować na imprezach ludziom niezbyt wciągniętym w świat gier bez prądu. I misie pozwoliły mi wyobrazić sobie scenariusz, gdzie na jakąś domówkę przynoszę ową karciankę, szybko tłumaczę jak grać i lecimy. Faktycznie zasady są proste, a równocześnie karty pozwalają na kombosy i zabawę ręką dzięki dwóm osobnym taliom, z których możemy pobierać karty. Stos kart zakrytych i odrzuconych. Podczas wspólnej rozgrywki bawiłem się naprawdę dobrze i widziałem, że gra sprawiała też frajdę Michałowi, a z tego co mi mówił, grał już z wieloma osobami niezliczoną ilość razy. Występuje tutaj wbijanie tych szpileczek, ale co ważniejsze, nie jest to nadużywane. Bywa, że gry opierające się na negatywnej interakcji potrafią przesadzić z tym, przez co zamiast szpilek są wbijane sztylety. W misiach jest to odpowiednio wyważone, gdyż nie wygramy tylko poprzez dokuczanie przeciwnikowi. Do gustu też przypadł mi system dnia i nocy, który ma znaczenie w planowaniu naszych ruchów oraz możliwość wydawania zdobytych w trakcie gry zasobów, by zyskać pewne korzyści. No i oczywiście sama otoczka całości. Liczę, że w ostatecznej wersji pojawią się zaprezentowane mi zasoby w kształcie beczek z podejrzewam miodem, a grafiki pójdą w stronę bardziej realistyczną niż bajkową. Ostatecznie prototyp ogromnie przypadł mi do gustu, urzekł prostotą i tak naprawdę jest tym, czego aktualnie w karciankach szukam. Michale, trzymam ogromnie za ciebie kciuki i że wiele innych osób dostrzeże potencjał twojej gry, bo te misie zasługują na ujrzenie światła dziennego, a nie wpadnięcie w sen zimowy. I tyle ode mnie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej ostatniataverna.pl. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, hej! Pozdrawiam widzów Ostatniej Tawerny i zapraszam do zapoznania się z moimi misiami.